Jak przełamać? Jeszcze zobaczę, zobaczę, ile was tutaj jest. No dobra, 324 osoby, to już w porządku. Więc będziemy mówić dzisiaj, jak przełamać barierę mówienia po niemiecku. To jest niesamowicie ważny problem, właściwie ważna sprawa, dlatego że mając do czynienia z setkami ludzi, którzy się uczą niemieckiego, wiem, że nie jeden takie bariery ma i ma je naprawdę ogromne. Zanim przejdę do tematu, na wypadek wypadku, mało prawdopodobnego, ale jednak, żeby może ktoś z was był tutaj po raz pierwszy, powiem parę słów o sobie. Jak widać na załączonym obrazku, nazywam się Agnieszka Drumer i zajmuję się generalnie językiem niemieckim głównie. Jestem germanistką, lingwistką i tak dalej, i tak dalej. Uczę niemieckiego od wielu, wielu lat. Skończyłam dwa kierunki studiów, jeden w Niemczech, drugi w Polsce. Napisałam kilkanaście już podręczników, które są chyba niezłe, bo je kupujecie. Mam duże doświadczenie takie życiowe z Niemiec. W sumie spędziłam w Niemczech ponad 25 lat i to w takich, powiedziałabym, sytuacjach życiowo pracujących. Prowadziłam niejedną firmę w Niemczech. Mam pół rodziny niemieckiej, łącznie z córką. Także znam się na tym, co robię, krótko mówiąc. Jestem, jak wiecie, bardzo aktywna na Facebooku i piszę newslettery, i bloga prowadzę, i tak dalej, i tak dalej. Także tak z rozmachem staram się ten niemiecki krzewić wśród was i przede wszystkim tak zarażać miłością do niego. Dobra, nie każdy może pokochać niemiecki tak jak ja, ale można przynajmniej pracować nad waszym nastawieniem, żeby było przynajmniej trochę lepsze, bo im będzie lepsze, tym będzie się łatwiej wam uczyć. Już od razu mówię, że jeżeli człowiek ma do czegoś pozytywne podejście, pozytywne uczucia w stosunku do czegokolwiek, to tym łatwiej mu to idzie, to jest naturalne, a jakoś niewiele osób zastanawia się nad tym, tak mi się przynajmniej wydaje. Napisałam też łopatologiczny kurs niemieckiego, który jest online, nazywa się Metoda Agnieszki Drumer, bo jakaś inna nazwa mi nie przyszła do głowy. I słuchajcie, dzisiaj plan mam z wami taki. Opowiem wam o problemach, z którymi jestem konfrontowana dosłownie dzień w dzień, bo uczę codziennie. Opowiem wam o faktach i mitach, co jest prawdą, a co jest nieprawdą i jak dziwne rzeczy czasami słyszę od ludzi. Powiem wam o tym, co jest naprawdę samą prawdą i czego się można trzymać i na czym można polegać. Dam wam całą masę dobrych rad. Myślę, że niektóre są bardzo dobre, niektóre są może ogólnie znane, niektóre mniej znane. I w sumie wszystko to potrwa około 60 minut. Mam nadzieję, że dla niektórych z was te 60 minut okaże się kluczowym czasem, bo jeżeli ktoś ma naprawdę jakąś mocną barierę w głowie przed mówieniem w obcym języku, na przykład po niemiecku, to może się uczyć, nie wiem, gramatyki czy słówek od rana do nocy, a i tak nie wykrztusi z siebie ani jednego słowa. To jest naprawdę taka bardziej psychiczna sprawa. I wiecie co? Zobaczcie, bardzo często ucząc się czegoś, nie tylko ucząc się, robiąc różne inne rzeczy w życiu też, mamy takie jakieś automatyczne odruchy, których nabywamy w życiu. Wyobraźcie sobie pilota telewizyjnego, który nie działa. I do której grupy należysz, tak? Odpowiedz sobie sama albo sam. Czy naciskasz mocniej, kierujesz tego pilota w kierunku telewizora i naciskasz mocniej, mimo że on przestał działać? Czy uderzasz, żeby może jakaś ta bateria się trochę przesunęła w środku? Czy, jak każdy logicznie myślący człowiek powinien zrobić, wymieniasz baterię, bo się po prostu skończyła, już zużyła bateria? Podobno zdecydowanie większość ludzi naciska mocniej na klawisz, co zupełnie nic nie daje, dlatego że jeżeli ta bateria jest pusta, zużyła się, no to jest pusta. Niemniej jednak mamy taki idiotyczny nawyk, większość z nas. Albo walimy o stół, czy tam o coś, o kanapę, powiedzmy, tym pilotem. I dokładnie tak samo jest z uczeniem się języka. Czasami wpadamy w jakąś taką kolejnę, taką mało skuteczną kolejnę, albo kolejnę, która w ogóle donikąd nie prowadzi i brniemy w tym i jakoś nikt nam nie powiedział, słuchaj, zmień baterię, zmień po prostu sposób podejścia, zmień technikę, zmień sposób uczenia się, zmień w ogóle swoje nastawienie, zmień to, zmień siamto i tak dalej, bo jakoś wszystkie podręczniki, wszyscy nauczyciele mówią zawsze, dobra, naucz się odtąd dotąd, od strony 5 do 7 na przykład na następne zajęcie, albo naucz się tych słówek, albo tej tabelki, albo tej odmiany tam jakiejś gramatycznej, a mało kto mówi, jak masz się tego nauczyć i jak masz to w ogóle zastosować w życiu. To jest i równie ważne jak sama nauka tych słówek, czy tabelek, czy list, prawda, bo wiedza teoretyczna, a wiedza praktyczna to są, jak wiadomo, dwie różne rzeczy. Jak wam już wspomniałam,
znaczy nie ja mam te problemy, ale moi uczniowie mają te problemy już od zawsze, odkąd zaczęłam uczyć wiele lat temu. Do tej pory ciągle powtarza się taki schemat, bardzo często. Oczywiście uczniów mam różnych, początkujących, zaawansowanych, bardziej odważnych, mniej odważnych, różnych, naprawdę różnych. Ale wiecie co? Problem z barierami, tak, to nie jest w tej chwili żadna oficjalna statystyka, to jest po prostu moje doświadczenie życiowe jako lektorki, że problem dotyczy najczęściej, problem z tak zwanymi barierami, nie wiem dlaczego, ale dotyczy głównie kobiet i to kobiet po 30. Nie wiem, na czym to polega, ale zauważam taką prawidłowość. Wiecie co? Jest coś takiego jak anoreksja. Jak człowiek na przykład, to też dotyczy chyba głównie kobiet, to jest takie zaburzenie psychiczne, że człowiek przestaje jeść, bo się wydaje sobie za gruby i staje na przykład, to też dotyczy głównie kobiet, staje przed lustrem i widzi w tym lustrze grubą kobietę, chociaż wcale gruba nie jest, wręcz przeciwnie, to są często ludzie, najczęściej ludzie okropnie, strasznie chudzi, ale widzą się grubymi. I trochę tak podobnie jest z językiem obcym. Człowiekowi się często wydaje, że jest jakiś taki kompletnie do kitu w tym języku obcym i mam przekłamany obraz siebie samego. Zdecydowanie częściej zdarza się coś takiego, że człowiek mówi jako tako po niemiecku, daje sobie radę, jest zupełnie niezły, a mimo to, mówię, takie kobiety zwłaszcza po 30, a mimo to mówi, nie, absolutnie, ja się nie nadaję, nie umiem, głupia jestem, nie dam rady, nigdy się tego nie nauczę i tak dalej, niż odwrotnie. Znacznie rzadziej są ludzie, którzy trochę umieją i wierzą w siebie, super, no to już umiem dwa słówka, to już mogę, to się nauczę trzeciego i tymi trzema mogę żonglować. Jakoś tak zawsze jest, że się nie dowierza sobie, niż odwrotnie. Generalnie polega to chyba na takim braku wiary w siebie, braku zaufania w swoje możliwości. Skąd to wynika? No, z różnych, powiedziałabym, doświadczeń życiowych. Będę o tym dzisiaj mówiła sporo. Wiecie co, ja czasami mam naprawdę ciekawych uczniów, ja bardzo lubię uczyć i bardzo lubię poznawać tych ludzi, których uczę. Mam na przykład, uczę na przykład, oczywiście nie będę tutaj mówić żadnych oficjalnych danych, ani nazwisk, ani nic takiego, absolutnie jestem tutaj w 100% dyskretna, ale powiem z grubsza, jest sobie pani doktor, lekarka w Niemczech, która jest okropnie zakompleksiona, bo nie zna dobrze niemiecki, ale nie aż tak dobrze jak Niemka, no okej, nie tak dobrze. I mówiła mi kiedyś, a ja tak zazdroszczę menelom pod budką z piwem, bo oni znają dobrze niemiecki w tych Niemczech, a ja tutaj mam dwa doktoraty, kurczę, a nie znam dobrze niemieckiego i czuję się taka okropna i w ogóle, no. Skądinąd niesłychanie mądra kobieta, mówię, doktorat i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Większość, nie, może przesadzam, ale mnóstwo osób wmawia sobie, naprawdę bez przerwy sobie wmawia, jakie są głupie i jak nie potrafią nic. Koronnym przykładem z ostatnich paru miesięcy jest kobieta, którą uczę, która skończyła germanistykę, która jest germanistką z tytułem magistra z germanistyki. Myślałby kto, że zna świetnie niemiecki i słusznie, zna świetnie niemiecki, naprawdę świetnie. I powiedziała, że boi się po prostu otworzyć buzi do Niemca, bo może zrobić jakiś błąd. Wielu z Was dużo by dało za to, żeby tak znać niemiecki jak ona. I naprawdę problem językowy to jest jedna sprawa, a problem w głowie to jest druga sprawa. To są zupełnie dwa niezależne problemy. I robi się z tego takie błędne koło, które zostaje kołem i będziemy dzisiaj mówili, jak to błędne koło przerwać, bo zobaczcie, człowiek sobie wmawia, że ma jakąś barierę, albo ją naprawdę ma, w związku z tym nie mówi, a skoro nie mówi, to nie ma żadnych sukcesów, nie ma żadnego sprzężenia zwrotnego, nie ma żadnego feedbacku, że o, super, coś powiedziałam, zrozumieli mnie, albo ja zrozumiałam, coś mogłam odpowiedzieć, no dobra, czyli nie mam sukcesów, no to mam barierę, skoro mam barierę, to nie mówię, a skoro nie mówię, to nie mam sukcesów i tak dalej. To jest naprawdę totalnie błędne koło, bo tak często to się w życiu toczy Wam. I trzeba w którymś momencie sobie pomyśleć, nie, momencik, to teraz tutaj przerywamy to błędne koło, robię to albo tamto. Zaraz będą konkretne rady, co robić. A najpierw jeszcze, zanim będą rady, to będą wymówki. Ja chyba zacznę zbierać, kolekcjonować po prostu wymówki uczniów, bo
one się ciągle powtarzają. Na przykład nie mam zdolności. Mnóstwo ludzi mi wymawia, że nie ma zdolności językowych. Więc słuchajcie, faktycznie niektórzy łapią szybciej, niektórzy łapią wolniej. To jest ewidentny fakt i to nie ma nic wspólnego z wykształceniem tego człowieka. Powiedzmy, czy ma jakiś tam doktorat, czy w ogóle nie ma żadnego wykształcenia. Jest pewne, powiedziałabym, skłonność, że tak powiem, znaczy niektórym się łatwiej uczyć języków, niektórym się trudniej uczyć języków. To jest naprawdę fakt, ale to nie jest tak, że ktoś nie ma kompletnie zdolności, nie jest w stanie się kompletnie tego nauczyć. Sorry, ale to jest bzdura. Mówią ludzie, nie nadaje się do tego. No właśnie, nie mam zdolności, nie nadaje się. Albo bardzo częsty argument, jestem za stary. Dawniej się uważało, jeszcze w zeszłym wieku, że neurony w głowie powstają i wykształcają się tylko w wieku dziecięcym, tam powiedzmy do 15 czy 20 czy 25 roku życia. Chyba jak ja kończyłam studia, to było to na etapie, że do 25, a potem już wszystko zaczyna obumierać i już nie można się niczego tak naprawdę nauczyć, tak na serio. To nie jest prawdą. Na szczęście udowodniono, że jest inaczej, że te neurony do końca życia powstają, łączą się. Owszem, powstają wolniej, łączą się wolniej, wszystko to trwa trochę dłużej, ale to nie jest tak, że po 25-leciu, znaczy jak się już ma 26 lat, to już się człowiek niczego nie nauczy, absolutnie. Wręcz przeciwnie, warto się uczyć, bo to właśnie ćwiczy mózg, ćwiczy jak taka siłownia. Mięsień nieużywany po prostu przestaje działać i zanika. Bardzo częsty argument, też słyszę nieraz, już próbowałam i mi się nie udało. Tak, no pewnie wiele osób miało niemiecki w szkole. To jest zupełnie inna historia, co się dzieje w szkołach. Ja nie chcę tutaj tak krytykować wszystkich szkół i wszystkich nauczycieli, absolutnie nie, są naprawdę fantastyczni ludzie wśród nich, ale sam mechanizm szkoły jako taki, że człowiek zestresowany idzie, bo można dostać złą ocenę, że ma się jakieś klasówki, że trzeba się sprawdzić, jak człowiek nie sprawdzi, to się czuje gorzej. Sam cały taki mechanizm wywołuje stres i bardzo często nauka szkolna kojarzy się automatycznie po prostu ze stresem. I o tym też dzisiaj będę dokładnie mówić. Mnóstwo ludzi zawsze mówi, nie mam czasu. No to już jest bujda totalna, bo zawsze ma się czas na to, co się chce robić. Ja sama czasami używam tego argumentu na różne rzeczy, że nie mam czasu napisać nowego newslettera na przykład. No więc nie jestem tutaj też święta. Po prostu człowiek ma jakieś priorytety. Albo ma taki priorytet, albo ma inny priorytet. A wszyscy mamy 24 godziny na dobę do dyspozycji i ja też nie mam 25 ani 26. Każdy po prostu na coś te 24 godziny zużywa. No i tyle. Argumenty typu jakiś tam brat, sąsiadki, kuzynki uczył się dzień i noc i też się nie nauczył. No kurczę, to pewnie się źle uczył. Po prostu źle się uczył ze złych podręczników, od złych nauczycieli, w zły sposób, złą metodą i tak dalej. I też argument zacznę jutro. Tak, wszystko będzie od jutra. To tak jak ja zawsze, zacznę się jutro odchudzać, nie? Więc to są też czyste wymówki. Trzeba zacząć teraz, trzeba zacząć dzisiaj. Jak dzisiaj skończymy ten webinar, kochani, to siądźcie sobie na chwilę gdzieś i nauczcie się 5 nowych słówek. Tak po prostu, żeby zacząć dzisiaj. Naprawdę, nie mówię, że 50, ale 5. 5, zajrzyjcie do jakiegoś słownika, tak na czuja. Dobra, tych 5 się dzisiaj nauczy. Zapiszcie sobie te 5 słówek i to będzie taki nowy początek nowej ery i nowego uczenia się od teraz. Dobra. Fakty i mity. Czyli coś tak, no właśnie, co prawda, co nie jest tak do końca prawdą. Jeżeli chodzi o bariery, to wiecie, z barierami to jest trochę tak jak z cegłami. Znaczy nie tyle z barierami, ile z językiem, z nauką języka. Bo zdarza się faktycznie, że początkujący uczeń ma tych cegiełek w głowie, tych cegiełek niemieckiego, tych wyrazów, tych struktur, tych schematów, po prostu mało. Ma ich mało, bo się na przykład nie uczy, bo twierdzi, że jest niezdolny, bo coś tam, bo nie ma czasu, bo mu się nie chce, bo się nauczy jutro i tak dalej. I ma tych cegiełek po prostu mało. Jeżeli ma ich mało, to faktycznie nie ma za bardzo z czego kombinować, nie ma z czego budować tego domu, czy tej ściany, powiedzmy sobie, niemieckiego, prawda? To często ludzie totalnie początkujący, którzy mają mało tych cegiełek jeszcze poukładanych w głowie, mówią, a ja mam bariery w mówieniu. Ta, no więc to jest fakt zasadniczy, że jak się ma za mało tego budulca, to nic się z niego nie wybuduje. Oczywiście trzeba
gromadzić sobie te skarby, te cegiełki, żeby mieć z czego budować, ale na samym początku to no, i z pustego i Salomon nie naleje, jak wiadomo, nie? Także to nie jest tak, że ma się barierę, tylko czasami podstawą, znaczy powiedziałabym przyczyną tej tak zwanej bariery jest fakt, że nie mamy czym po prostu budować tego czegoś, nie? To nie jest tak, że jak się ma w głowie trzy niemieckie słówka, to już można jakieś zdania budować, no może jedno, no, albo plus jedno pytanie, okej, plus jeden tryb wskazujący, może trzy w sumie, ale to by było na tyle. I taki człowiek, który zna dosłownie trzy czy cztery słówka, mówi, a ja to mam barierę mówienia, no kurczę, jak nie ma składników do mówienia, no to nie ma czym mówić po prostu, trzeba mieć amunicję, trzeba mieć składniki do mówienia. Także nie mylcie braku tego, co macie w głowie, z tym, że macie jakieś bariery, bo to są dwie tak naprawdę niezależne rzeczy. Jeden ma bardzo dużo tych cegiełek w głowie i nie mówi, okej, to ma barierę, a drugi nie ma tych cegiełek i też nie mówi i mówi, a ja mam barierę, co jest nieprawdą, nie ma po prostu składnika, żeby tym operować. Tak. Więc dbajmy o to, żeby zbierać sobie te cegiełki, żeby zbierać sobie te skarby własne i mieć z czego budować potem te zdania. W ogóle mamy często jakieś takie mrzonki, mity, właśnie. Wszyscy Niemcy mówią po angielsku. No szczerze mówiąc, tak, w sumie powiedziałabym, że wszyscy trochę po angielsku mówią, ale wszyscy Polacy też mówią po angielsku, nie? Tak prowokuję tutaj trochę, dlatego że już nie jeden człowiek przejechał się na tym, że Niemcy mówią po angielsku. No jak muszą, to trochę powiedzą, ale też nie wszyscy i też niechętnie. I no, jeżeli myślicie, że pojedziecie do Niemiec, a tam wszyscy będą akurat po angielsku chcieli z wami rozmawiać, to się głęboko, głęboko mylicie. Tak, jak pojadę do Niemiec, to się automatycznie nauczę. To też jest taka mrzonka taka, ach, bo wszystko będzie naokoło po niemiecku, to się od razu nauczę. Wiecie co? Mówi się, że jak człowiek chodzi do kościoła, to nie staje się automatycznie katolikiem tylko przez to, że wchodzi do tego kościoła. Tak samo, jeżeli wejdzie do garażu, to nie stanie się samochodem. I tak samo, jak człowiek wyjedzie tylko do tych Niemiec i nic nie będzie robił w ramach tych Niemiec, to też się automatycznie nie nauczy niemieckiego. Może się trochę osłucha tu i tam, opatrzy gdzieś tam na jakichś reklamach czy coś, ale to nie jest, to jest powiedziałabym, za dużą wagę się temu przywiązuje. Chyba, że ktoś naprawdę bardzo intensywnie i mądrze korzysta z tych wszystkich zasobów, będąc już na miejscu w Niemczech, ale to się nie tak często zdarza. No właśnie, nie potrzebuję gramatyki, ja chcę tylko dogadać. To już nie chce mi się nawet tutaj mówić, bo gramatyka jest logiką języka. Jeżeli nie znamy tej logiki, to się nie będziemy dogadywać. Ja nie mówię, żeby tutaj zostać lingwistą i pisać jakieś tam, nie wiem, wypracowania na temat fizyki jądrowej, na temat po niemiecku, ale jakieś takie podstawy, a podstawy niemieckiego są naprawdę proste, warto znać, bo inaczej będziemy brzmieć naprawdę głupio. Albo moja kuzynka, ciocia też się nie nauczyła, to już mówiłam o tym, no to się pewnie źle uczyły. Ach, kupię sobie kurs niemiecki w 4 tygodnie. Piękne, są takie reklamy fajne. A w 2 tygodnie się nauczyłem 7 języków. No pięknie. Nie wiem, czy ktoś z was w to wierzy. Mam nadzieję, że nie, bo to jest totalna ściema. Mózg potrzebuje czasu, żeby oswoić te wszystkie nowe informacje, te nowe neurony, nowe słówka, nową gramatykę i tak dalej. To nie jest tak, że można się natychmiast nauczyć. Po prostu dzisiaj podejmuję decyzję, za 4 tygodnie mówię. Nie da rady. To jest fizyczna niemożliwość. Można się trochę osłuchać oczywiście, ale zaplanujcie więcej czasu na tą naukę niż 4 tygodnie. No właśnie, miałam kiedyś niemiecki w szkole, no to znam niemiecki, bo się uczyłam, nie wiem, 5 lat w szkole, powiedzmy. Sami wiecie, co z tej nauki na ogół wychodzi, chociaż też są wyjątki, są naprawdę ambitni uczniowie, którzy się angażują, uczą, mają dobre stopnie i tego. Pójdę na kurs i się nauczę. To jest jeden z większych błędów też, które ludzie sobie planują, mianowicie, słuchajcie, najważniejsze jest to, co będziecie robić między tymi zajęciami na kursie. To nie jest tak, że jak pójdziecie na kurs, to nagle olśnienie jakieś na was spłynie, okej, to 2 razy w tygodniu po godzince sobie pochodzę i za pół roku mówię po niemiecku. Nie, nie, to jest twoja praca z twoim mózgiem między tymi zajęciami. Na tych zajęciach zostaniesz ukierunkowana, ukierunkowany, tego się naucz, tutaj teraz przerabiamy taką tematykę, siaką i tak dalej. Ale tak naprawdę to jest twoja prywatna praca z twoim prywatnym mózgiem, między tymi lekcjami. Też takie mity, jeden z takich absolutnie rozprzestrzenionych mitów, słuchajcie, jest, że mamy jakiś podręcznik albo jakiś nawet własny zeszyt zapisany tam
regułkami, gramatyką i tak dalej. Będziemy się na to patrzeć kilka razy w tygodniu albo nawet codziennie. Przez chwilę sobie popatrzymy. A no, świetnie, to już żeśmy się nauczyli. Tak to nie działa. Musimy zmusić mózg do odtworzenia nowych informacji. Musimy coś zobaczyć albo usłyszeć, zamknąć tą książkę, czy wyłączyć to radio, czy cokolwiek i powtórzyć to. Musimy to aktywnie powtórzyć, żeby to się nam utrwaliło do pamięci długotrwałej, no już intensywnej. No tak, i powiedzmy, że ktoś jest naprawdę zmotywowany i naprawdę chce się nauczyć, to nie zawsze sama motywacja to nie, znaczy to jest bardzo dużo, to jest taki wiatr w żagle nauki, ale to samo z siebie niestety nie wystarcza, bo człowiek może mieć motyw ogromny, bo na przykład jest w Niemczech i musi iść do pracy, a jednak jakaś tam prokrastynacja tego, a jutro, a tego, a jednak za głupia jestem, a za stara, a coś tam. Także sama motywacja nie jest gwarancją nauczenia się, niestety, szkoda. I w ogóle generalnie, co jest absolutnym faktem, nie ma żadnej jednej uniwersalnej, optymalnej, idealnej metody dla wszystkich. Wiecie, nie ma takiego kompasa, który powie, dobra, tutaj idź i każdy pójdzie w tą stronę i każdy się tak samo dobrze nauczy. Nie ma czegoś takiego. Są różne sposoby, które działają konkretnie dla Ciebie albo nie działają konkretnie dla Ciebie i dobrze jest zawsze eksperymentować i próbować różnych metod, próbować różnych podręczników, próbować różnych sposobów uczenia się, pór dnia nawet, albo lokalizacja, to w domu, a to w bibliotece, a to gdzieś, a to na przystanku autobusowym, czy tam, nie wiem, w samochodzie słuchać sobie jakichś nagrań. Im więcej wypróbujecie, tym szybciej znajdziecie swoje optymalne warunki nauki i tym będzie to dla Was skuteczniejsze. Nie dajcie się zwieść komukolwiek, nawet mnie, że trzeba się uczyć tak, a nie inaczej, bo naprawdę każdy jest inny. Okej, i słuchajcie, kochani, walczcie ze stresem. Człowiek, który jest zestresowany, nie wykorzystuje naprawdę wszystkich swoich możliwości umysłowych, które mógłby wykorzystać. Tak się na przykład dzieje najczęściej w szkole. Człowiek jest w stresie, bo a wszyscy gadają naokoło, albo można dostać zły stopień, a coś tam i w ogóle można nie zdać do następnej klasy, czy coś, można coś zapomnieć i człowiek wyjdzie na idiotę. Także jeżeli jesteście dorosłymi ludźmi, a myślę, że większość dzisiaj tutaj jest dorosłymi ludźmi, to zadbajcie o własną kondycję psychiczną podczas uczenia się. Podchodźcie do tej nauki pozytywnie, podchodźcie z przyjemnością. Jeżeli trudno Wam odczuwać przyjemność uczenia podczas uczenia się niemieckiego, to udawajcie, że Wam to sprawia przyjemność. To może brzmi trochę głupio, ale to jest też skuteczne. Trzeba udawać, że nam to sprawia przyjemność, udawać, że się tym zainteresowaliśmy i przez to udawanie mózg nie bardzo nawet rozróżnia, czy to jest udawanie, czy serio. Grunt, żeby był wprowadzony w taki lepszy nastrój, to znacznie uskutecznia myślenie, tok myślenia, zapamiętywanie i w ogóle. Nie wiem, czy mówiłam coś nazwisko Albert Mehrabian, być może nie. To był taki psycholog w zeszłym stuleciu, znaczy on się urodził w 1939 roku, w Ameryce oczywiście jest naukowcy, amerykańscy naukowcy, nie? I on zrobił bardzo fajny eksperyment dotyczący komunikacji. Ten eksperyment jest, powiedziałabym, trochę kontrowersyjny, bo, no, zaraz powiem dlaczego, ale generalnie chodzi o to, że uczymy się tak naprawdę całym sobą i komunikacja międzyludzka to nie jest tylko, że ja mówię coś do Was, a Wy coś do mnie ewentualnie, czy tam ja do kogoś, a ktoś do mnie, tylko tak naprawdę, jeżeli ja coś mówię, to do odbiorcy tego, co mówię, dociera 7% tylko tego, co mówię, brzmienie głosu to jest 38% aż, a mowa ciała to jest 55%. To jest, mówię, kontrowersyjne, dlatego że robiono te badania na emocjach, na komunikowaniu o swoich emocjach, nie akurat na nauce języka, broń Boże, także tutaj można to tak z lekkim przymrużeniem oka rozumieć, ale jeżeli na przykład mówimy komuś a, ja jestem taka wesoła, takim brzmieniem głosu i z taką mową, ja jestem bardzo wesoła, to przekaz, który dociera do odbiorcy, jest, że wcale nie jestem wesoła, tylko smutna i zdepresjonowana. I odwrotnie. Także to, co mówię, zawartość słów, że jestem taka wesoła, w ogóle nie od 7% to jest prawie nic, prawda? Brzmienie głosu i mowa ciała są ogromnie ważne. Ale dlaczego tutaj przytoczyłam to badanie? Dlatego, że
jak spotykacie się z ludźmi, z którymi chcecie mówić po niemiecku, to tak czy siak musicie dążyć do tego, żeby mówić całym ciałem. To nie jest tylko, że się nauczycie regułki gramatycznej od A do B, czy tam do C i tam paru słówek, które akurat się mogą przydać, tylko mówicie całym sobą, właśnie brzmieniem głosu, intonacją, melodią zdania, mową ciała. Dlatego też bardzo ważne jest, słuchajcie, mówienie jest nieodłączną częścią słuchania też. Żeby dobrze mówić, trzeba też dobrze słuchać. Trzeba słuchać, wsłuchiwać się w brzmienie głosu, w intonację, w melodię tych niemieckich zdań. To nie jest tak, że można się nauczyć tylko mówić, tak sterylnie. Nie słuchamy, nie piszemy, nie czytamy, tylko mówimy. Chcemy tylko mówić. Nie da rady, nie? Musimy też najpierw mieć jakiś input, musimy mieć najpierw coś, na czym się możemy wzorować. Jakieś niemieckie coś po niemiecku, krótko mówiąc. O. Dobra. I teraz właśnie, sama prawda i tylko prawda. Więc prawdą jest, że jeżeli się czegoś uczymy, wyobraźcie sobie trawnik. Zwykły, normalny trawnik, który macie przed oknem, powiedzmy gdzieś tam. Jeżeli ktoś będzie skracał sobie drogę i przechodził przez ten trawnik na skuśkę, tak, przez trawnik, przejdzie raz, to właściwie niewiele się, no, zgniecie trochę tych tam trawek, nie? Ale tak naprawdę nic się nie stanie temu trawnikowi. Przejdzie drugi raz, też się właściwie jeszcze nic nie stanie. Nie ucierpi za bardzo ten trawnik. Ale jak ten człowiek, albo nawet wielu ludzi, będzie ciągle przechodziło w tym samym miejscu, żeby sobie skrócić drogę, powiedzmy przez kąt trawnika, to w pewnym momencie się wydepcze ścieżka, tak powstaje ścieżka, nie? Ona się utrwali, tak będą wydeptane te nasionka i wszystko w tę ścieżkę, że już w ogóle żadna trawa tam nie wyrośnie. Wytworzy się ścieżka i dokładnie takie same ścieżki tworzą nam się w mózgu. Ścieżki, nowe tak zwane połączenia neuronalne. Im więcej razy coś usłyszymy, zobaczymy, napiszemy, przeczytamy, tym bardziej nam się to utrwali. Nie da rady, to jest praktycznie niemożliwe, żeby raz coś usłyszeć, zobaczyć, przeczytać, czy nie wiem, mieć przed oczami, jakieś słówko, jeden, jedyny raz i żeby to już zostało na zawsze w naszym mózgu. Świetnie by było, ale niestety jest to mało możliwe. Musimy tworzyć ścieżki, świadomie ścieżki. I to jest też tak, uczniowie często mówią, o przepraszam, ja tu błąd zrobiłam, ojejku, ja po raz siódmy już to słówko słyszę, a dalej nie wiem, co to oznacza i tak dalej. Nic nie szkodzi. Jeden potrzebuje tych przejść przez trawnik, nie wiem, 3 razy, a drugi 30. Mówię, że niektórzy się szybciej uczą, niektórzy trochę wolniej, ale na pewno każdy musi kilka razy usłyszeć, zobaczyć, przeczytać dane słówko, zanim ono zapadnie na stałe i zanim będzie nowa ścieżka w mózgu. Także nie bójcie się, że kilka razy to trzeba zrobić. To nie jest absolutnie dowodem waszej głupoty, tylko to jest naturalny proces i trzeba się z tym pogodzić. Nic na to nie poradzimy. Tak się wydeptuje ścieżki w mózgu i na trawniku. No. I oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, to jest truizm, który w tej chwili tutaj produkuje, mianowicie, że żeby się posługiwać niemieckim, musisz się nim posługiwać. To brzmi jak paradoks, jest trochę paradoksalne, ale umiejętność gry na pianinie na przykład nie przyjdzie od patrzenia się na klawiaturę. Nie, możemy siedzieć i 10 lat i patrzeć się na klawiaturę i nie dalej nie będziemy umieć grać na tym pianinie. A znajomość niemieckiego też nie przyjdzie nam od patrzenia się w podręcznik. Patrzymy sobie, mamy podręcznik, dobra, patrzę. No to jak się 5 lat popatrzę, to będę umieć mówić po niemiecku. To też nie da rady. Jak się będziemy patrzeć na jakiegoś Niemca, to też się możemy na niego 5 lat patrzeć i tak nie będziemy mówić po niemiecku, prawda? Musimy poćwiczyć, musimy koniecznie jakoś do tego doprowadzić, żeby mieć okazję porozmawiania z człowiekiem, jakimkolwiek człowiekiem oczywiście, po niemiecku. Nie musi być Niemiec, może być ktoś inny, kto się uczy niemieckiego, może być też Polak albo jakiś inny ktoś z zagranicy, wszystko jedno. Ale chodzi o to, żeby to praktycznie ćwiczyć. I też na pewno nikt z Was nie nauczył się nigdy jeździć na rowerze bez zachwiania równowagi, upadnięcia parę razy i tak dalej. Też możecie się gapić na rower przez 5 lat i co? Umiecie jeździć na rowerze? Nie. Ale jak już raz wsiądziecie i pojedziecie parę prób, to już umiecie, to się łapie ten balans i równowagę i można, no, jechać, nie? Tylko trzeba wsiąść na ten rower, zagrać na tym pianinie, położyć palce na klawiaturze i coś robić aktywnie. Jeżeli chodzi o prawdę, to wiecie co? Każdy ma takie okresy zastoju, tak zwane fazy plateau. Fajnie by było, ale to jest niestety totalna mrzonka, fajnie by było, gdyby proces nauki języka był tak jak na tym lewym obrazku. Mamy piękną, krzywą, właśnie prostą, która pokazuje prosto w niebo, super się nauczymy w okresie
czasu X od 0 do 100%, no fantastycznie po prostu. Fajnie by było. To by tak dawało satysfakcję, że człowiek jest coraz dalej, coraz wyżej, ale tak nie jest. Nigdy tak nie jest. Każdy człowiek, totalnie każdy, ma takie fazy plateau i zobaczcie sobie tą krzywą po prawej stronie. Ona też jest dosyć taka, powiedziałabym, ładna wręcz, wbrew pozorom. Mogłaby być jeszcze trochę gorsza, może ją trochę przerobię. Ale zobaczcie sobie na przykład, co się dzieje tak przy 10%. Na początku, na samym początku to jak człowiek zero potrafi i się nauczy 5 słówek, no to ma jejku, 500% czy tam właśnie nie tych sukcesu. Stan między zerem a 5 słówkami jest ogromną różnicą, bo się nauczyliśmy aż 5 słówek, a potem między, nie wiem, 500 słówkami a 505 słówkami ta różnica jest już minimalna i nie odczuwamy nawet takiego progresu, takiego postępu. I zobaczcie, tutaj przy 10% na przykład zrobiłam taką krzywą, że trochę nam spada na dół i niestety bardzo wiele osób olewa po prostu, przestaje się w tym momencie użyć. Nie, ja się nie nadaję, ja nie mam talentu, no absolutnie, gdzie, no próbowałam, a nie dało rady. Naprawdę tak ludzie robią i po prostu przestają się uczyć, zamiast zaakceptować, że takie fazy plateau są integralną częścią nauki. Nikt nie może ich ominąć. Jeden ma je dłuższe, jeden krótsze. U niektórych schodzą tam na dół, jak na przykład tam przy 60%, tam zeszło na 50%. To jest oczywiście kwestia umowna, ile to jest procent, ile, w ilu procentach znamy język obcy, nie? Jest taki wishy-washy trochę, takie pirazy oko, pirazy domo mówi się po niemiecku. Ale jeżeli będziecie sobie z tego zdawać sprawę i zaakceptujecie, że jest tak, że taka krzywa jest właśnie krzywa, a nie prosta, to będzie Wam prościej, bo nie będziecie się stresować okropnie za każdym razem, jak tam ta krzywa pójdzie na dół, albo przynajmniej zacznie tego, no, mieć taką fazę plateau, taką równą z dnem, że tak powiem. Każdy przez to przechodzi i na szczęście wiele osób potrafi się znowu zmobilizować. Dobra, no ale już tyle się nauczyłem, bo tak jak popatrzymy sobie na te 60-50% na przykład, że nam spadło, bo żeśmy pozapominali słówka, czasowniki nieregularne, zapomnieliśmy, nie wiem, coś tam. Dobra. Ale w tym momencie warto sobie uświadomić, kurczę, no dobra, 50% już to jednak umiem, a na początku nie umiałem zupełnie nic, także wielki postęp i tak jest od 0 do 50%. Ja mówię, że te procenty to tak z przymrużeniem oka, ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że nie martwcie się, jak Wam chwilowo idzie gorzej, bo każdemu chwilowo idzie gorzej ze wszystkim. Tak po prostu życie jest brutalne i mało sprawiedliwe. Dobra, to teraz tak, słuchajcie. No, dlaczego tutaj nie działa mi ta mysz? Nie działa? Dobra, jest. Pytanie za 2 punkty. Gdzie jest ta bariera? Jak widać na załączonym obrazku, gdzie ta bariera jest, od razu widzicie, gdzie ona jest. Ona nie jest przed naszymi oczami, albo w drzwiach domu, albo w drzwiach klasy, czy tam pomieszczenia, gdzie się uczycie niemieckiego, na przykład w szkole, tylko ona jest dokładnie tu, jest w naszym mózgu. Ta bariera jest stworzona psychicznie i tak naprawdę nie ma, ją sobie wymyślamy tak naprawdę. I zobaczcie, na przykład dzieci, małe dzieci, nie mają w ogóle barier. One się po prostu uczą wszystkiego, powtarzają. Na przykład uczą się języka, polskie dzieci się języka polskiego uczą. Powtarzają. Nie zawracają sobie w ogóle głowy tym, że coś powiedzą źle, albo coś niegramatycznie, albo zapomną jakieś słówko. Nie, po prostu powtarzają, nie mają żadnych barier. Albo na przykład jak się uczą chodzić, no to upadną raz, upadną drugi, upadną dziesiąty, wstają i idą dalej. Takie dziecko nie powie sobie, no ja się nie nadaję, a nie mam talentu do chodzenia, nie, no to może, nie, to już sobie daruję, to nie dla mnie chodzenie. Absolutnie nie, prawda? I potem takie dzieciaki dorastają, robią się nastolatkami, robią się dorosłymi i nagle powstają jakieś bariery. Oczywiście tworzymy sobie te bariery po to, żeby coś robić albo czegoś nie robić i to jest takie uspokajanie sumienia najmniejszym kosztem, tak naprawdę nie ma żadnej bariery. To jest Twoje przekonanie, że jest jakaś bariera. Bariera jest przez Ciebie konkretnie zbudowana. Ty sobie wybudowałaś albo wybudowałeś jakąś barierę i twierdzisz, ok, ja mam barierę, w związku z tym teraz nie mówię po niemiecku, bo mam barierę. Świetna wymówka. Nie? No dobra, czyli tak. Naprawdę, barierę sobie stworzyliśmy sami. A skoro
Znaczy, sami jak sami, to czasami jest bariera wyniesiona z domu rodzinnego, gdzie rodzice na przykład mówią, a ty się nie nadajesz, ty się nie nauczysz, ty za głupi jesteś, czy tam za głupia. Albo znajomi mówią, ty niemiecki, ja się kiedyś próbowałam uczyć, w życiu się nie nauczysz. Mamy różnych ludzi wokół siebie, którzy nie zawsze są tacy pozytywni i nastawieni na pomoc, ale również takich, którzy nieświadomie trochę nas kaleczą. No ale słuchajcie, jeżeli sobie uświadomimy, że taką barierę sobie stworzyliśmy, że to jest tak naprawdę wymówka, i to tak, każdy ma jakąś inną barierę, każdy sobie jakoś inaczej wymyślił, że ma barierę i u każdego ta bariera jakoś wygląda inaczej. Jak myślisz, jak wygląda twoja bariera na przykład? Jest duża, mała, z kamienia, z drewna, z jakiegoś płótna może, a może to są jakieś takie drzwi dębowe, jak od takich starych szaf było. Jak wygląda ta twoja bariera? Spróbuj sobie zwizualizować tą swoją barierę. Poważnie mówię, to brzmi trochę idiotycznie, ale spróbuj sobie zwizualizować, uświadomić tak wizualnie, jak ta bariera tak naprawdę wygląda fizycznie. Co cię blokuje? Jakie wyobrażenia cię blokują? Jeżeli coś źle powiesz, to co się tak naprawdę stanie? Bo słuchajcie, jeżeli potrafisz stworzyć sobie jakąś barierę, a potrafisz, skoro jesteś na tym webinarze, to być może masz jakąś barierę stworzoną przez siebie, autorsko. A jeżeli stworzyłaś sobie autorsko jakąś barierę, no to równie autorsko możesz popracować nad zdemontowaniem jej, nad pozbyciem się jej, prawda? Jeżeli coś sami tworzymy, to możemy też sami to odtworzyć. Ja wiem, że strach ma wielkie oczy, wiem. I wiem też, że się boimy, okropnie. Ja też przecież uczyłam się tego języka niemieckiego jako obcego kiedyś 100 lat temu i przechodziłam przez dokładnie to samo. Boimy się, że ktoś nas nie zrozumie. Powiemy coś, Jezu, powiem, a ten człowiek nie będzie rozumiał. I co wtedy? Albo boimy się, że kogoś nie zrozumiemy. Powiemy coś, on odpowie, nie daj Boże, jeszcze coś i Boże, to muszę to zrozumieć jeszcze. I przede wszystkim boimy się, że ktoś o nas źle pomyśli. Pomyśli sobie, psy, idiotka jakaś, no tak mówi po niemiecku. Śmiech na sali w ogóle. To lepiej się w ogóle nie odzywać, bo pomyślą, że jesteśmy jacyś głupi tutaj, prawda? To są nasze trzy główne strachy, których się boimy. No można to przezwyciężać, starać się przezwyciężać i zaraz tutaj będą dobre rady, ale wiecie co, nie bierzcie się tak poważnie też w życiu. Pojechałam kiedyś do Londynu, też dawno, dawno temu, wiele lat temu. To był mój pierwszy w ogóle pobyt w Londynie, wiele lat temu już. I zawsze uczyłam się w Polsce tego angielskiego. I byłam taka ciekawa, czy mnie ktoś zrozumie. I pamiętam jak do dziś dnia dosłownie, pamiętam jak dopadłam jakiegoś policjanta na Piccadilly Circus i zaczepiłam go i zadałam po angielsku pytanie, jak dojść gdzieś tam, chociaż wiedziałam, jak tam dojść, ale chodziło mi tylko o to, żeby zobaczyć prawdziwego Anglika z bliska, żeby go złapać i zapytać się i zobaczyć, czy mnie w ogóle zrozumie, czy ja go zrozumiem. To była jedna z moich pierwszych akcji w tym Londynie. Z rozrzewnieniem to w tej chwili wspominam, ale słuchajcie, czy on się jakoś obraził na mnie, ten Anglik? Czy ja wyszłam na idiotkę? Nie, była frajda, że ojejku, dogadałam się z Anglikiem prawdziwym, po angielsku. A to, że ktoś o nas źle pomyśli, no fakt, bo ja wiem, jak to jest. Mówimy jakoś łamanym językiem obcym i myślimy sobie, jejku, no normalnie wyrażam się, jakby mi 3/4 mózgu amputowano, jak jakaś totalna idiotka. I tak sobie pomyślą, że jestem totalną idiotką, nie? No jak mówi tak, no to musi być jakaś głupia. Wcale nieprawda. Czy naprawdę myślicie, jeżeli ktoś uczy się polskiego, który jest okropnie trudnym językiem i stara się jakoś mówić po polsku do was, to od razu myślicie, że jest idiotą tylko dlatego, że nie zna dobrze gramatyki polskiej? No przecież nie. Także radziłabym wam pomyśleć, co najgorszego się może zdarzyć, jeżeli ktoś nas nie zrozumie, jeżeli my kogoś nie zrozumiemy. No i co pomyśli? Wszystko nie jest takie straszne, jakby człowiek się spodziewał tak naprawdę. Słuchajcie, dobre rady. Dobrych rad będzie sporo. One są tak niespecjalnie porządnie ponumerowane, ale trochę są ponumerowane, przynajmniej trochę. Dobra, a więc tak. Co mamy robić, żeby się odblokować? Słuchajcie. Polubcie niemiecki. Ja nie mówię, że musicie go pokochać, bo nie każdy jest takim wariatem, ale polubcie, naprawdę polubcie. To jest fajny język, on jest logiczny, logicznie zbudowany, jest taki wdzięczny do nauki. Jak się człowiek raz nauczy, to już wie, na czym stoi. Ma bardzo ograniczony zasób słownictwa,
w odróżnieniu od na przykład angielskiego, który ma tego słownictwa nieograniczoną chyba ilość miliony jakichś słówek, a tu w niemieckim wszystko tak w jednej piaskownicy, ciągle te same słówka się tam używa tak naprawdę. Nagradzajcie się, jeżeli się czegoś nauczycie, a zawsze jeżeli się uczycie, no to się czegoś nauczycie, to sprawdźcie sobie jakąś przyjemność, żeby się to tak pozytywnie kojarzyło, żeby sobie zrobić jakąś przyjemność, a fajnie, nauczyłam się tego, to teraz, nie wiem, pójdę sobie na dobrą kawę, czy co, cokolwiek. Powracajcie do poprzednich materiałów, na przykład przerabiacie jakiś podręcznik w szkole, powiedzmy, czy na lektoracie, no i jesteście już w połowie i zamiast się martwić tym, Jezu, jeszcze pół książki muszę przerobić, to przekartkujcie trochę, tam kilkanaście, kilkadziesiąt stron w tył i zobaczcie, ha, to mi się wydawało wtedy takie trudne, a teraz spoko, to wszystko to już potrafię, nauczyłam się, żeby tak zauważyć swój postęp. Zaplanujcie zawsze na naukę więcej czasu niż myślicie. To już niejednemu się nie udało. Strasznie trudno jest w ogóle planować własną naukę, znaczy trudno dokładnie powiedzieć, dobra, to teraz będę miał, nie wiem, 20 lekcji czy 30 lekcji, no to wtedy już będę miał, nie wiem, poziom A1 czy tam A2 czy coś tam. To nie jest takie proste. To się niestety tak wymyka spod takich stałych statystyk i kontroli, w związku z tym, żeby nie mieć stresu i żeby się nie katować potem, Jezu, ja się nie nadaję do niczego i w ogóle nie nauczę się, nie mam talentu, za stara i wszystko, to od razu z góry myślicie, okej, mam się nauczyć niemieckiego w rok, ale na wszelki wypadek planuję na to powiedzmy półtora roku. Także zawsze myślcie z zapasem. Wszyscy z Was chcą mówić po niemiecku, nie? Dogadać się po niemiecku. Niestety, większość z nas jest wzrokowcami i strasznie mi się rzadko zdarza, naprawdę wyjątkowo, spotkać kogoś, kto nauczył się języka wyłącznie ze słuchu i mówieniem. Radzę Wam też pisać i czytać, bo ręka zapamiętuje, oko zapamiętuje, większość w ogóle ważnych informacji absorbujemy przez oczy, kanałem wizualnym. Dlatego im więcej napiszecie i przeczytacie, tym lepiej też będziecie mówić. To nie jest tak, że można to mówienie oderwać kompletnie od czytania i pisania, mimo że wiele osób by tak może chciało. I tak, oswójcie się też z faktem, że nie każde słówko na początku będziecie rozumieć. I nawet nie o to chodzi, wcale nie o to chodzi, żeby absolutnie każde jedno słówko rozumieć osobno, czy tam w kontekście. Właśnie, a propos kontekstu. Starajcie się domyślać znaczenia słów, bo jeżeli będziecie naprawdę rozkładać wszystko na czynniki pierwsze, to słówko, to, siam i tak dalej, to się wydaje to okropnie mozolne i chwilami to po prostu nie ma sensu. Zwłaszcza jak czytacie jakiś dłuższy tekst, to starajcie się domyślać z grubsza znaczenia i jechać dalej, żeby iść naprzód, a nie zatrzymywać się tutaj. Nie będziecie, większość z Was nie będzie tutaj lingwistami, tylko chcecie po prostu się dogadać. Nie? I dalsze dobre rady. Ja tutaj mam trochę te folie nie po kolei niestety. Siedziałam wczoraj nad nimi jeszcze do pierwszej. I dlatego tu jest dobra rada pierwsza, chociaż wcale już nie jest pierwsza, no ale nic. Słuchajcie, jak jesteście zmuszeni, żeby pogadać z kimś po niemiecku, czy to przez telefon, czy osobiście, idziecie do urzędu, musicie coś załatwić na przykład w Niemczech, albo z jakimś kontrahentem, no w każdym razie po niemiecku. I tego niemieckiego po prostu jeszcze nie znacie, a za to znacie angielski. To słuchajcie. Zacznijcie rozmowę po niemiecku, zacznijcie. To jest znacznie lepsza rada, znacznie lepsza taktyka, niż od razu zaczynać po angielsku, mówiąc, że wrażając się po angielsku, że nie znam niemieckiego, to czy możemy po angielsku? To jest gorsze wyjście, lepsze wyjście. Zróbcie sobie jakiś taki ładny tekścik, jak ja tutaj na przykład, powiedzmy, że nie znam niemieckiego, załóżmy sobie teoretycznie na chwilkę, to ja bym powiedziała na przykład tak. Guten Tag, ich heiße Agnieszka Drumer, ich habe ein kleines Problem. Nazywam się Agnieszka Drumer, mam mały problem. Albo ich habe eine Frage, mam pytanie. Albo ich habe eine Bitte, mam prośbę. Albo ich bräuchte einen Termin, potrzebny mi jest termin, umówienie się z kimś tam, z lekarzem czy z kimś. Albo ich möchte einen Termin vereinbaren. To do wyboru, do koloru, nie? Kolorowo było nawet. Leider ist mein Deutsch noch nicht so gut, weil ich erst lerne. Wäre es daher möglich, dass wir uns auf Englisch unterhalten. To jest bardzo uprzejmie i bardzo, tak powiedziałabym, skomplikowanie, bardzo uprzejmie wyrażone, że właśnie dopiero się uczę niemieckiego i niestety jeszcze mój niemiecki nie jest dobry, bo się go dopiero uczę.
I czy w związku z tym byłoby nawet koniunktywnie, czy byłoby możliwe, żebyśmy rozmawiali po angielsku? Jeżeli będziecie mieć taki jakiś fajny jeden tekst ułożony, to wierzcie mi, wiem to z praktyki, że cała rozmowa potem będzie z przyjemnością przeprowadzona po angielsku, z przyjemnością ze strony tego Niemca czy tam kogoś, dlatego że zauważył wasze dobre chęci i poczuł się połechtany, a mojego języka się uczy, tutaj już takie ładne zdanie tutaj zbudował, czy zbudowała, czy dwa, żeby przynajmniej ten początek był po niemiecku, jak dalej sobie i tak nie dacie rady. To otwiera nie jedne drzwi i nie jednego człowieka. Dobra rada numer 2. Pytaj, kochani, kto zadaje pytania, prowadzi rozmowę. W związku z tym naucz się poprawnie i swobodnie zadawać pytania po niemiecku. To jest proste, dlatego że w ogóle gramatyka niemiecka, konstrukcje niemieckich zdań są stosunkowo proste i takie bardzo schematyczne. I zadawanie pytań jest kompletnie trywialne po niemiecku. Wystarczy przestawić coś, dostawić słówko pytające, już mamy całe pytanie. Im lepiej będziecie zadawać pytania, tym lepiej będziecie prowadzić rozmowy i będziecie w ogóle móc zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie. To się Wam bardzo, bardzo przyda. Pytania są niesłychanie ważne. To jest często tak, no nie chcę powiedzieć olewane, ale na różnych kursach językowych czy coś, na ogół lektor pyta ucznia o coś tam, co się działo w tej historii, albo gdzie pojechał, albo skąd jest, albo coś tam. Natomiast rzadziej się uczymy samemu zadawać pytania. Zwróćcie uwagę na to, żeby samemu potrafić zadawać pytania. To Wam się zawsze w życiu przyda w komunikacji z Niemcami. I słuchajcie, niektórzy z Was tak by się chcieli z motyką na księżyc tutaj wybrać, bo zaczynają od razu od rzeczy skomplikowanych. Co nie ma sensu, bo w tym momencie oczywiście zaprogramowane jest, że sobie nie damy rady. Trzeba zaczynać od prostych rzeczy. Naprawdę warto odnosić sukcesy od razu, nie za 100 lat, tylko od razu. I dlatego skoncentrujmy się na tym, co jest proste, co jest w ramach naszych możliwości w tej chwili, a nie jakiś tam, nie wiem jeszcze. Tak naprawdę naturalnym mnożeniem większości ludzi jest doświadczenie takiego natychmiastowego efektu, sukcesu. Coś robię, od razu mam sukces, super. I dlatego nie ma sensu zaczynać od jakichś super ambitnych rzeczy, żeby, nie wiem, to co przedtem tutaj Wam pokazałam, ten tekścik, że nie mówię po niemiecku i tak dalej, to jest ambitny tekścik faktycznie, ale to nie chodzi o to, żebyście naprawdę potrafili wyjaśnić gramatykę, która tym rządzi, tylko po to, żebyście się jednego takiego tekściku nauczyli na pamięć i mieli go po prostu w zanadrzu, żeby dobrze zabrzmieć na początku. Także uczymy się po kolei tak. Najpierw mamy taką komunikację sterowaną. Chodzicie na jakiś kurs, macie jakiegoś lektora, czy jakiegoś korepetytora, czy nauczycielkę i to jest taka komunikacja sterowana. Są jakieś czytanki, jakieś ćwiczenia, lektorka pyta, wy odpowiadacie. To się wszystko w takich ramach porusza jakiegoś tematu, paru nowych słówek, paru nowych struktur gramatycznych, wyrabiania nawyków, jak mówić, poprawa błędów i taka komunikacja sterowana. Potem macie komunikację stosowaną, którą stosujecie, bo dodajecie do tych schematów, których się nauczyliście na kursie, dodajecie własne jakieś historie o własnym życiu, o własnej pracy, o własnych hobby, o własnych tam zainteresowaniach itd., itd. A dopiero potem mamy komunikację twórczą, kiedy już nie musicie mieć żadnego kursu, żadnego lektora, tylko sami się produkujecie rzeczy różne itd. Krótko mówiąc, trzymajcie się metody małych kroków. Powoli, powoli, nie wszystko naraz i nie od razu jakieś tam, mówię o fizyce jądrowej, tylko to, co daje Wasz konkretny kurs, czy tam Wasz konkretny podręcznik, czy coś, na tym się skupcie, skoncentrujcie i nie zamachujcie się z motyką na księżyc, bo to przynosi tylko frustrację. Słuchajcie aktywnie, tutaj jest aktywnie dużymi literami, tak właśnie miało być, bo wielu ludzi słucha obcokrajowca, na przykład Niemca, i wpada od razu w panikę, Jezu, co ja odpowiem? Jezu, czy ja wszystko rozumiem? Nie, no tego słówka chyba nie rozumiem. Jak to potem odpowiedzieć? Jak to było w tym perfekcie? A może w preteritum? To jest bez sensu. Słuchajcie aktywnie. Bądźcie z rozmówcą podczas tego, co on mówi. Z różnych powodów. Po pierwsze, w tym momencie chodzi o to, że musicie też rozumieć komunikat, żeby na niego jakoś odpowiedzieć. I słuchając, uczycie się bardzo dużo. Uczycie się właśnie tej melodii, zdania i intonacji, słówek i w ogóle konstrukcji. Możecie mnóstwo z tego, co mówi Wasz partner, przejąć jeden do jednego do swojej własnej wypowiedzi, po prostu używając tych samych fragmentów jakichś językowych. Także słuchajcie aktywnie. Nie myślcie tylko o sobie.
Prowadźcie notatnik, to jest jedna z lepszych rad moim zdaniem tutaj. Notatnik, taki notatnik konwersacyjny, bo bardzo często jest tak, że z kimś rozmawiamy i czegoś nie rozumiemy. Albo coś nam się, coś ten człowiek powie ten Niemiec i nam się to spodoba totalnie. Albo sobie pomyślimy, ojej, świetne, to mi się przyda, zapisać trzeba to. Albo chciałabyś coś powiedzieć, a nie potrafisz. Chciałabyś na przykład odpowiedzieć jakoś w tym momencie na to coś, co ten człowiek powiedział i nie przychodzi ci to do głowy. No więc zapisz sobie to po polsku i zapytaj swojego lektora, nauczyciela, nauczycielkę czy spraw słowników w domu potem. Zastosowała to między innymi jedna z moich uczennic sprzed x lat już, która była dentystką w Niemczech i podała mi, że tak powiem, pomysł prowadzenia takiego notatnika i ta dziewczyna faktycznie trzymała się tego, jak to pięknie, jak uczniowie robią to, co im mówię, że mają robić. Nie zawsze się tak zdarza, ale zdarza się czasami. Otóż założyła sobie notatnik i siedząc nad tymi pacjentami i borując ich w zębach, znaczy, okej, w tym momencie może pacjenci nie dużo mogli mówić, ale różne inne tam pielęgniarki, pomocy tam w tym całym gabinecie, coś tam do niej mówiły. I ona naprawdę wyciągała sobie notatnik z kieszeni i mówiła, chwileczkę, muszę coś zapisać, bo to jest fajne słowo, muszę z panią Agnieszką potem to przerobić. I kobieta się bardzo szybko nauczyła wszystkiego, co jej było potrzebne w tym gabinecie dentystycznym. I naprawdę jest to świetny pomysł, żeby tak czarno na białym zebrać to, co nam jest potrzebne, czego nie rozumiemy, jakie błędy robimy, albo jakich właśnie nie powinniśmy robić. Można się bardzo dużo uczyć na swoich błędach i na własnych, i na cudzych. Nawet jest cała książka na ten temat. Bo jeżeli tylko słuchacie i mówicie do kogoś, tylko i wyłącznie, to tak jest ulotne, prawda? Nie złapiecie tego. Bardzo często się potem zapomina. Człowiek jest zdenerwowany, zestresowany, zapomina i potem... Co to było? Takie fajne słówko ten człowiek powiedział. Co to, kurczę, było? Gdybyście mieli notatnik, to byście sobie zapisali. No, tak tylko mówię. Notatnik. Notatnik konwersacyjny specjalny sobie prowadzić. Warto. Na wszystkie takie okazje. To dużo daje. Śpiewajcie sobie po niemiecku. Jak jesteście abonentami mojego newslettera, to czasami wysyłam jakieś takie śpiewania, jakieś piosenki czy coś. Śpiewanie to jest fantastyczna sprawa. Każdy znajdzie na YouTubie coś, co go interesuje muzycznie, a to country, a to heavy metal, a to klasyka, a to cokolwiek, jakiegoś Rammsteina. I jeżeli będziecie współśpiewać z muzyką, to uczycie się struktur gramatycznych, intonacji, tonu, w ogóle dobrej wymowy. To jest fantastyczna sprawa, śpiewanie, naprawdę. Rada znana, ale może ktoś z Was zapomniał, to przypomnijcie sobie niniejszym. Teraz tak, ponieważ uczymy się mówić po niemiecku, w tym momencie nie, cały webinar jest, żeby bariery tutaj pokonać, to spróbujcie sobie aktywnie werbalizować to, czego się uczycie, czyli, krótko mówiąc po polsku, uczyć się na głos. Musicie się koniecznie oswoić ze swoim własnym głosem w obcym języku. To nie jest tak, że jak człowiek tylko czyta jakieś tam, czyta, to nagle zacznie mówić po niemiecku. Nie, bo nawet to, że się odezwie po niemiecku, będzie mu się wydawało takie jakieś dziwne, taki dziwny głos ze mnie tutaj wychodzi. Podobno w każdym języku się inaczej mówi, w każdym obcym języku. Ma się w ogóle inny ton głosu, inaczej brzmi człowiek w każdym obcym języku. Tak czy siak, musicie słyszeć swój głos, musicie powtarzać, musicie kombinować, musicie odtwarzać i potem w końcu tworzyć. To jest, wiecie, gdyby na przykład tylko czytać, no to jest jak jakiś korespondencyjny kurs karate. Dostaje się jakieś lekcje na piśmie, dobra, uczy się karate. Ciekawe, jaki to miałoby skutek, jak się to by miało do realnego starcia z przeciwnikiem, jakby człowiek się tak teoretycznie karate uczył na przykład, nie? No nie da rady, musimy wymówić to, musimy to zrobić faktycznie. Na przykład, czytaj na głos po niemiecku. Ja wiem, że będziesz robić błędy, chociaż nieduże, bo fonetyka niemiecka jest bardzo prosta. Znaczy, z angielskim nie do porównania, dużo prostsza niż angielski na przykład. Są ścisłe reguły, wiadomo, czego się trzymać. W słownikach jest podana wymowa. Także czytaj sobie na głos po niemiecku, nawet z błędami, ale żeby słyszeć swój głos. Nagrywaj się. Prowadź monologi z samym sobą, jak masz okazję. Nikt nie słucha i pomyśli, że zwariowałeś. Także mów do siebie czasami, tak po prostu sobie do siebie. Może być z błędami, ale się oswoisz z własnym głosem. Kolejna rada. Kurczę, pamiętnik, prowadź pamiętnik, albo bloga, albo codziennik, albo cokolwiek, albo jakikolwiek inny kalendarz i sobie zapisuj wszystkie swoje postępy i sukcesy. Mniej mi tu chodzi o jakieś wpadki, tylko właśnie o to, żeby prowadzić ewidencję postępów i sukcesów własnych, a nie jakichś negatywnych rzeczy.
bardzo często mamy wokół siebie jakichś ludzi, których możemy poprosić o pomoc. Na przykład Niemców w najbliższym otoczeniu. Mnóstwo osób wyjeżdża do Niemiec albo ma jakieś kontakty z Niemcami. Oni naprawdę lubią być proszeni o pomoc. Lubią poczuć się tacy lepsi, a bo ja tu znam niemiecki, więc pomogę. Także, no, także jeżeli wyrażacie wdzięczność, dziękujecie im bardzo za pomoc, to się cieszą i naprawdę proście o pomoc. Nie bójcie się prosić o pomoc. To jest dla dwóch stron win-win taka sytuacja, wygrywająca dla dwóch stron. No i słuchajcie, kotwice. Kotwica to jest skojarzenie bodźca ze stanem fizjologicznym. Pewnie słyszeliście o psach Pawłowa. Kiedyś był taki Pawłow, taki fizjolog, który dawał psom jedzenie i dzwonił dzwoneczkiem. Jak psy dostawały jedzenie, to im się ślina wydzielała. Dzwonił dzwoneczkiem i zawsze ten dzwoneczek był i potem na sam dźwięk dzwoneczka już się ta ślina wydzielała, mimo że nawet jeszcze nie było jedzenia. I dokładnie tak samo jest z nami. Mamy różne kotwice w mózgu, zakotwiczone rzeczy. Na przykład kiedyś, nie wiem, na pierwszej randce słyszeliście jakąś melodię i ta melodia jest teraz taką kojarzącą się z tą pierwszą randką melodią, tak, ach, z tego wieczoru tam coś. To są takie pozytywne skojarzenia. Ma się jakaś tam melodia przypomina jakąś sytuację, albo jakieś zdjęcie z urlopu przypomina ten urlop super, albo jakiś, nie wiem, zapach ciasta przypomina dom rodzinny, czy coś pieczonego ciasta, powiedzmy sobie. To są takie pozytywne kotwice, ale również są negatywne kotwice oczywiście. Jak mówię, na przykład nauka niemieckiego. Powiedzmy, że się uczyłaś tego niemieckiego w szkole. Okropna nauczycielka, okropny stres, okropne stopnie, wszystko okropne. No i co? I teraz wracasz po latach do tej nauki i masz totalną kotwicę. Jezu, niemiecki to tragedia, no Boże, znowu jakieś złe stopnie. Nawet sobie człowiek często tego nie uzmysławia, nie uświadamia, tylko jest skazany na pastwę swoich tych kotwic. No i słuchajcie, jeżeli mamy bodziec i reakcję, coś się nam tam zakotwicza i mamy skojarzenia pozytywne i skojarzenia negatywne i mamy też skojarzenia automatyczne, bo na przykład mówię, zapach ciasta pieczonego przypomina nam dom czy coś takiego, to również możemy sobie własnoręcznie, własnomózgowo powiedziałabym, tworzyć takie kotwice. Starać się coś skojarzyć z czymś, żeby potem bazować na tym czymś, skojarzonym z czymś. Zabrzmiało to zupełnie wariacko teraz, ale posłuchajcie, własne kotwice. Na przykład, jeżeli się boisz mówić po niemiecku, to wyobraź sobie sytuację, kiedy byłaś odważna, jakaś super sytuacja, gdzie dobrze wypadłaś, byłaś właśnie odważna i to ci się udało coś powiedzieć albo zrobić. I trzeba sobie w mózgu odnaleźć wszystkie wrażenia takie wizualne i słyszalne i tak dalej, co widziałaś, co słyszałaś, co czułaś, jak się w ogóle czułaś. I teraz wchodzimy w ten stan takiego sukcesu, wow, byłam odważna, udało mi się, ktoś mnie zrozumiał, zrozumiałam. I do tego dodajemy jakąś kotwicę taką fizyczną, kinestetyczną, na przykład, nie wiem, rękę zwijamy w pięść albo, nie wiem, dwa palce albo coś takiego. Wyobrażamy sobie, jak to było fajnie, jak byłam taka odważna i się do kogoś odezwałam. Jeżeli coś takiego przećwiczymy sobie kilka razy, to w tym momencie to jest kwestia treningu. Nie mówię, że to od razu z dnia na dzień działa, ale to jest kwestia treningu. To zobaczysz, że po takich wprawkach samo złożenie pięści czy dwóch palców będzie cię napełniało tą odwagą, którą czułaś w momencie bycia odważną. To jest taka technika psychologiczna zapożyczona z NLP, programowania neurolingwistycznego. Wymaga to trochę ćwiczeń, owszem, ale może warto, bo jest to jedna z lepszych opcji przezwyciężania takich barier, które się sobie samemu ustawiło. Musimy jakoś nad tym porozmawiać. Wiecie co? Pytanie, tak, no dobra, chcemy gadać, chcemy rozmawiać po niemiecku. Pytanie za dwa punkty, o czym w ogóle z tymi ludźmi rozmawiać? Pytanie jest, na ile, jak dobrze komunikujemy się tak w ogóle w naszym języku ojczystym, czy mamy w języku ojczystym o czym z tym kimś rozmawiać? Zdarzają mi się uczniowie tacy strasznie mało komunikatywni, na przykład uczyłam kiedyś kogoś i mówię, no dobra, jak obchodzisz urodziny żony na przykład? A on na to, nie obchodzimy urodzin. No dobra, co byś jej dał na Dzień Kobiet? Nic. Dokąd byś pojechał na urlop? Nigdzie. Więc słuchajcie, są ludzie z zasady po prostu komunikatywni lub mniej komunikatywni. To nie zawsze jest tak, że mamy ze wszystkimi o wszystkim tysiąc tematów. Mówmy najlepiej o życiu, jakimś życiu codziennym, o wspólnych zainteresowaniach,
Mówmy o pracy, o hobby, o dzieci, o dzieciach, o gotowaniu, o geografii ogólnie szeroko pojętej, typu gdzie mieszkam, skąd pochodzę, gdzie już byłam, gdzie jeszcze pojadę. No i w ogóle mamy cały wielki temat rozmów pod tytułem Small Talk, takie małe rozmówki, ponieważ i tak już jest godzina 21 i nie chcę się tutaj powtarzać. Kiedyś robiłam webinar na temat tego Small Talku, jeżeli chcecie, on jest na portalu tym naszej szkoły ISIAD, Small Talk po niemiecku, kosztuje 25 zł, ok, 24,99, ale gdyby ktoś chciał, to sobie zobaczcie. Tam przerobiłam wszystkie tematy po polsku i po niemiecku oczywiście, jak o czym rozmawiać z tymi Niemcami, o czym konkretnie, co mówić, czego nie mówić, jakie tematy są fajne, jakie są kompletnie do kitu, jakich trzeba unikać. To jest w sumie webinar dla początkujących, tak A1, A2 poziom maksymalnie. Jeżeli byście to chcieli sobie zamówić, to nie zapomnijcie o zniżce, tutaj trzeba wpisać ISIA 123, żeby to było to 24,99. To tak opcjonalnie, gdyby komuś brakowało tematów. Jeszcze mam parę rzeczy godnych polecenia. Po pierwsze, nie wiem, czy Wam mówi nazwisko Bartek Popiel coś. To jest taki młody człowiek, który się też produkuje na Facebooku i ma bloga i na YouTube i tak dalej. Bardzo znakomity człowiek. Mnóstwo się od niego nauczyłam. Pogooglujcie sobie po prostu tego Popiela. On ma kanał na YouTube i w ogóle bardzo fajne rzeczy mówi, opowiada o technikach uczenia się. Taki bardzo pozytywny człowiek. Naprawdę jestem ostatnio jego fanką. Deutsche Welle ma mnóstwo fajnych materiałów do niemieckiego, totalnie za darmo. I to do słuchania, do oglądania, do robienia ćwiczeń. Pogrzebcie sobie na portalu Deutsche Welle, to jest kompletnie za darmo, a jest naprawdę, to jest kopalnia wszystkiego, czego można sobie tylko życzyć. Słuchajcie radia po niemiecku, bo to też bardzo ćwiczy fakt osłuchania się z tym językiem, a to jest ważne, żeby mówić. Czytajcie Bildzeitung. Wiem, że to szmatławiec, tabloid, tak jak ten Fakt Polski czy co, ale Bild pisze prostymi zdaniami, tam żadne zdanie nie ma powyżej 7 wyrazów, bo to jest takie dla osób raczej prostych pisane. W związku z tym, jeżeli się człowiek uczy języka, to jest to świetna lektura. Duże tytuły, duże zdjęcia, zawsze wiadomo, o co chodzi, zawsze można jakieś słówko złapać. Są takie sztamtysze, to się nazywa takie spotkania językowe, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale wiem, że w dużych miastach się takie coś odbywa, na przykład w Warszawie, gdzie się spotykają ludzie różnego wieku i różnego pochodzenia i tak dalej i po prostu mówią w danym języku ze sobą. Są takie w Warszawie, na różne języki, wiem, po francusku, po włosku, po niemiecku, oczywiście po angielsku, po hiszpańsku. Także pochodźcie sobie, jeżeli macie taką okazję tutaj gdzieś w jakichś dużych miastach polskich, to poszukajcie czegoś takiego takich na Facebooku, jakichś takich spotkań. Jeżeli jesteście w Niemczech, to pójdźcie sobie na jakiś kurs do VHS, to jest Volkshochschule. To są kursy dofinansowane przez państwo i są stosunkowo tanie. I to nawet nie chodzi mi o kurs niemieckiego, tylko o kurs malowania albo rzeźby z gliny, albo czegokolwiek, żeby po prostu wejść wśród Niemców, znaczy w środowisko Niemców i jakoś musieć się do nich odezwać. A kursy są naprawdę na wszelkie możliwe tematy, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli macie jakieś małe dzieci, zwłaszcza za granicą, to chodźcie na takie grupy zabawowe z tymi dzieciakami i to nie dla grup mam Polek, tylko dla grup mam Niemek, żeby pogadać z tymi mamami Niemkami. No i słuchajcie, a propos właśnie nowoczesnego podejścia do sprawy, na Facebooku jest mnóstwo różnych grup tematycznych. Grup, jeżeli ktoś z Was na przykład lubi koty, to niech się zapisze do jakiejś grupy o kotach po niemiecku, a jeżeli ktoś lubi, nie wiem, szydełkowanie, to do grupy o szydełkowaniu. I zawsze złapiecie trochę języka. Okej, to nie jest wtedy mówienie, takie aktywne mówienie, ale zawsze macie kontakt z tymi ludźmi, możecie coś komentować, możecie sami coś pisać, albo same. I zawsze to jest taki żywy język też, wprawdzie wirtualnie, no dobra, ale też zawsze do przodu, nie? No dobra. I na deser jeszcze, nie będę taka. Zaraz, jeżeli ktoś z Was, a myślę, że sporo osób jest tutaj, przerabia do moją metodę Agnieszki Drumer, ten portal, to sobie pomyślałam, a tam z okazji, nie wiem, 5 marca zrobię Wam zniżkę i też będzie do jutra rana taniej. Od teraz, zaraz to ustawię, będą punkty tańsze na ten kurs, tak żeby tak pozytywnie zakończyć i żeby może komuś pomóc. Niniejszym bardzo dziękuję za uwagę. Będziemy się widzieć po raz kolejny 2 kwietnia, w pierwszą niedzielę kwietnia, 2 kwietnia o 20 znowu. Oczywiście znowu będzie ankieta do zapisywania się i takie tam. Tematem będzie jestem, byłam i będę, czyli jak prawidłowo wyrazić
czas po niemiecku. O niemieckich czasach, o formach, o specyfice, o problemach, o ciekawych rzeczach będzie po prostu, o tym, jak mówić o w czasie, co było, a co będzie, a co jest i dlaczego tak, a nie inaczej. No dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Zaraz postaram się włączyć czat. Czy mi się to uda, to jest inna sprawa, ale spróbować można. Także bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w takim razie 2 kwietnia. Mam nadzieję, że zobaczymy się w tym samym gronie albo i szerszym. Mam nadzieję, że parę osób też obejrzy nagranie. Tą metodę AD zaraz tu przyrobię na 50 groszy zamiast 60. Save. Dobra, czyli jest ustawione. Do jutra, do 10 rano będzie promocja. Jutro znowu to przełączę na normalną cenę.